Dobra, jaki jest plan? No najpierw puszczamy spokojnie, a później się rozkręcamy. Ty masz Jacka. Ty nie masz Jacka. To ma tutaj Jacka. Jezu. Ej, jest za 2 minuty, jest pobudka. Ludzie chcą pospać, bez przesady. Nie po to ja wstałem wcześniej, żeby inni mieli spać. Ruda, gdzie jest twój telefon? Mój nie wejdzie. Masz telefon z Jackiem? 6 osób nie ma telefonu i chodzi na tego. Otwieraj... YouTube'a chyba. Słuchajcie, dobre rozpoczęcie każdego festiwalu, każdego dnia to oczywiście nieśmiertelna Belgijka, dlatego wszyscy z namiotu wychodzimy na Belgijkę. To jeszcze nie tańczy, zapraszamy do tańca na Belgijkę. To ostatnia Belgijka w najbliższych 15 minutach. Festiwalu życia fajne jest też to, że możemy podejść do księdza albo siostry i z nimi porozmawiać. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Nawet mam siostry w mojej grupce animatorskiej, którą prowadzę. I księża i siostry zakonne zaangażowały się też właśnie w animatorstwo nad grupkami dzielenia. I myślę, że przyniesie to niesamowite owoce. Ważne jest to, że możemy do nich podejść, ponieważ mogą mieć inne doświadczenia niż my. Księża wiedzą więcej o teologii, można im zadać trudne teologiczne pytania, ale także mają inne doświadczenia życiowe, tak samo siostry. I słuchanie innych jest wspaniałe, niesamowite, bo właśnie każdy z nas przeżywa to inaczej. Ten Pan, który tam się pojawił na górze Choreb, który pojawił się nad Jordanem, pojawia się także tutaj. Wzywany czy nie wzywany, jakakolwiek jest nasza postawa serca, On i tak przyjdzie. Wzywany czy nie wzywany, Bóg się tutaj zjawi. Proszony czy nie proszony, Bóg się tutaj zjawi. Chciany czy niechciany, Bóg się tutaj zjawi. Oczekiwany czy nieoczekiwany, wyglądany czy niewyglądany, wytęskniony czy niewytęskniony, Bóg się tutaj zjawi, by pokazać Ci, że jest blisko Ciebie i by pokazać Ci, kim jesteś. I ten ogień, który zapaliliśmy, ta świeca paschalna, ona nam o tym przypomina. Śląsk i Jan Stopłosa.